uważana za kochankę posła Stanisława Pięty, Joanna rzuca groźbami. Twierdzi, że polityk jej nie zaszczuje i się go nie boi. Zapewnia też, że z redakcją Wprost, która opublikowała na jej temat artykuł, spotka się w sądzie. Poseł Stanisław Pięta nie zaprzecza rewelacjom mediów w przekonujący sposób. Pap. Fot. Marcin Obara, sugerowanie, że jest coś, czego nie ma i nigdy nie było. Próba oczernienia niewinnych ludzi, wykorzystywanie wizerunku, który nie jest publiczny. Nie ma na to mojej zgody, napisała na Twitterze Joanna, odnosząc się do publikacji Wprost. Twitter Tygodnik w najnowszym numerze, który ukaże się w poniedziałek, opisał kulisy seksafery posła Stanisława Pięty. Będąca jej bohaterką Joanna była blisko Andrzeja Dudy podczas kampanii wyborczej. Zawdzięczała to znajomości z Marcinem Horałą, trójmiejskim posłem PiS, który ma być szefem Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT-u, czytamy we Wprost. Zachowywała się jak psychofanka Dudy. W pewnym momencie ją z niego szczyścili, pod koniec kampanii dostała nieformalny zakaz wstępu do busa, powiedział w rozmowie z tygodnikiem Polityk, który pracował w tym czasie razem z Dudą. Joanna zamieściła na Twitterze dwa wpisy skierowane do posła Pięty. Nie zaszczujesz mnie, twierdzi. Kobieta dodała, że nie boi się go. Spisała kilka oświadczeń. Uznała też, że nie zamierza popełnić samobójstwa i jest gotowa na badanie wariografem. Zobacz także, Sekielski dla WP, Stanisław Pięta problemem dla moralnej odnowy PiS, publicznie przeproś ludzi, których oszukałeś, zwraca się do Pięty. Twierdzi, że należą do nich prezes PiS, Beata Mazurek i Ryszard Terlecki. Zdaniem Joanny przeprosiny należą się również prezydentowi. Przeproś i odejdź sam, dodała. Twitter wpisy zostały usunięte z jej konta. Poseł Stanisław Pięta poznał Joannę podczas jednej z miesięcznic smoleńskich. Kobieta miała zostać przez niego uwiedziona i porzucona. Pięta chciał załatwić jej pracę. Polityk twierdzi, że jego starania nie wykraczały poza normalną procedurę. Imię bohaterki zostało zmienione.